A co to jest za sukienka? Domyślam się, Renata, że to jest twoja. To jest moja, ale wygląda jakby była mojej mamy, dlatego jej nie noszę. No coś w tym jest, chyba cię rozumiem. Chciałabym spróbować połączyć tą sukienkę w taki nowoczesny sposób, czyli założyć na ten t-shirt. T-shirtem na pewno jest trochę lepiej, ale to nadal nie mój styl. Rozumiem, wiesz co? Też mi się tak wydaje, że jesteś za młoda i za ładna, żeby chodzić w takiej nijakiej sukience. Weźmiemy ją do Michała i on na pewno ją uratuje. To co? Bierzemy sukienkę, bierzemy spódnicę, a z koszulą i szpilkami poradzimy sobie same. Nie mogę się doczekać spotkania z Michałem. Jestem ciekawa, co on wykombinuje. Michał, mam taką spódniczkę. Była kiedyś super. Ale była. Jakiś pomysł się znajdzie. Wstań na chwilkę. Jest taka trochę zabudowana. Może coś natniemy i dodamy coś szalonego. Spódnicę mamy załatwioną. Co dalej? Ja przywiozłam sukienkę. Dla 60-latki. To nawet nie dla Renaty. To mam pomysł. Doszywam t-shirt na stałe i tak naprawdę z dwóch rzeczy robię jedną. Co wy na to? Dominika? Brzmi fajnie. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mam jeszcze jedno pytanie, bo chyba wiem, co robić, natomiast niepokoją mnie dwie rzeczy, które leżą jeszcze na stole. Ja nie jestem szewcem. Co to jest? Nie martw się, to są rzeczy, które ja bym chciała zrobić sama z dziewczynami.